Wyobraźnia sprawia, że jesteśmy elastyczni, że świat wewnętrzny jest ciekawszy. Sprawia, że jesteśmy bardziej czuli na to, co nas otacza. Człowiek sobie wyobraża przeróżne rzeczy. I fajne jest też w wyobraźni to, że właśnie można sobie te rzeczy takie straszne wyobrazić. Wyobrażamy sobie je może po to, żeby tak jakby je może oswoić jakoś. Bo one nie są nie dzieją się w tej chwili, ale mogą się zdarzyć. Powszechna myśl, że malarstwo jest jednowymiarowe, płaskie, że się właśnie zatrzymuje na jednej, że nie ma akcji, ale jakby to mi nie zupełnie nie przeszkadza. W swojej głowie możemy sobie zbudować różne akcje. Patrzę na obraz i czuję, że jestem zaspokajana tym obrazem, że coś się dzieje, że nie ma nudy. Inspiruje mnie rzeczywistość, inspiruje mnie to, co mnie otacza, ale ja wybieram motywy z tej rzeczywistości. Dostrzegam w rzeczach tą ciemniejszą stronę. To mnie jakoś bardziej chyba tak wewnętrznie fascynuje, przyciąga moją uwagę. One są malowane bardzo tak estetycznie. Moje obrazy starałam się malować tak, żeby były... Nie chodzi mi o to, żeby były ładne, ale żeby były czyste, estetyczne. Ale z drugiej strony po bliższym przyjrzeniu się te rzeczy są takie czasem ohydne albo takie, których się boimy. I właśnie o to mi chodzi, żeby uwidocznić te takie wewnętrzne lęki, niesmaki. I dlatego te mrówki, dlatego te włosy, dlatego te kurze łapki. To jest coś takiego z jednej strony bardzo, nie wiem, może nieładnego, ale interesującego w swojej formie. A z drugiej strony jest to coś takiego odpychającego. Ja bym chciała, żeby to właśnie takie było. Żeby to malarstwo było ciche, ale żeby było, jak już to kiedyś powiedziałam, żeby było takie uszczypliwe. Żeby forma była stonowana, żeby nazbyt nie była ekspresyjna, żeby nazbyt nie krzyczała bez powodu. Żeby nie można było powiedzieć o tym, że to jest ładne i tylko ładne, tylko żeby coś, no żeby dawało do myślenia albo przynajmniej wzbudzało jakieś emocje. Czasem słyszę pytanie, czy to malarstwo ma formę terapii, jakiejś takiej autoterapii. Mówię, że nie, ale ciekawe jest to, że przestały mi się śnić pękające naczynka i takie wysypki. Jest dużo takich obrazów, o których sobie myślę, że nawet nie ma potrzeby mówić, że nie umiem o nich opowiedzieć, że one po prostu, że ja wyrażam się w taki sposób, że maluję i przez to mówię. Mimo, że się staram nazywać te motywy, to myślę, że to gdzieś jest bardzo jednak dalekie od obrazów. Że to się gdzieś tam styka, ale że to są dwie drogi, to co mówię i to co maluję. Myślę sobie czasami, że próba wytłumaczenia tego, jakoś teoretyzowania i zintelektualizowania, że to może być konkurencyjne. W tym sensie, że jakoś odwracające uwagę, że nawet niepotrzebne może. W
słowa mnie inspirują i widzę, czytam, czytam i jest na przykład gniazdo najgłębszej puszystości. I to mnie prowokuje do namalowania obrazu. Surrealistów? No powiem ci, że chyba najbardziej sobie cenię Fridę Kahlo. Ale lubię też malarstwo Magritte'a. Ale Frida Kahlo chyba najbardziej przez to, że ono jest tak bardzo, że to tak bardzo było zetknięte z jej życiem. Że jest takie osobiste. Bardzo mnie inspiruje. To, co jest najważniejsze, to żeby szukać własnych źródeł inspiracji. No bo można mieć różne sposoby na sztukę. A jak się, wydaje mi się, że jak się właśnie ma też swoje źródła inspiracji, to i jest się szczerym wobec tego, to gdzieś tam to wszystko, cała twórczość zaczyna być spójna i autentyczna. I chyba to jest najważniejsze. Czasem się denerwuję, że nie maluję, że powinnam malować. A mój profesor mówił, że malowanie to jest także myślenie o obrazie. Że to też jest tworzenie, że to też gdzieś tam dojrzewa. Nie potrafię tak bezustannie cały czas malować i tworzyć. Czasami mam takie doły, w których myślę. Zawsze się źle czuję, jak mam ten upadek, jak właśnie jestem taka pozbawiona chęci i jakiejś inspiracji, też takiego przekonania do tego, co robię. Zawsze się wtedy źle czuję z tym, ale wiem też, że to wtedy takie zachowanie, takie emocje rodzą wcześniej czy później rodzą coś dobrego. I że właśnie z tego dołku wskakuję na taką górę. I to jest mój tryb funkcjonowania w malarstwie. To jest dosyć uciążliwe, ale znośne. Jak to będzie dalej wyglądało, to chyba zweryfikuję czas. Ale myślę, że mam coś takiego w sobie, że to malarstwo tak głęboko we mnie jest, że nie wyobrażam sobie, żebym miała się tym nie zajmować. I nawet jeżeli codzienność musi mnie do tego, żebym robiła coś innego, to myślę, że i tak będę malować.